Kordian. Akcja dramatu rozpoczyna się w chacie Czarnoksiężnika Twardowskiego w Karpatach w nocy z 31 grudnia 1799 roku na 1 stycznia 1800 roku. W chacie odbywa się zlot piekielnych gości zaproszonych przez szatana. O północy szatan wspomina o pewnym narodzie, który ma powstać do walki. Aby odniósł zwycięstwo, postanawia posłać tam Mefistofelesa, ten jednak proponuje, by do zwycięstwa naród poprowadzili dygnitarze. Rozpoczyna się ich tworzenie. Do kotła wrzuca się czarcie składniki, które określają poszczególne postaci. Wyłaniają się kolejni przywódcy narodu, który chce powstać do walki Chłopicki, Czartoryski, Skrzynecki, Niemcewicz, Lelewel, Krukowiecki, oficerowie, posłowie na Sejm. Następne wydarzenia zostają przeniesione w lata XX XIX wieku. W wiejskim dworze piętnastoletni kordian rozmawia ze swym sługą Grzegorzem. Chłopiec wspomina samobójczą śmierć przyjaciela i zastanawia się nad sensem własnego życia. Z ponurych myśli postanawia wyrwać go sługa. Opowiada mu bajkę o Janku co psom szył buty. Wspomina bitwę pod piramidami w Egipcie i moskiewską wyprawę 1812 roku. Opowieści Grzegorza nie pobudziły jednak kordiana do działania wręcz przeciwnie, uświadomił on sobie swoją bezużyteczność. Postanowił sam odnaleźć sens swego życia. Udaje się na konną przejażdżkę z Laurą, starszą od niego kobietą, którą kocha. Kordian wyznaje jej swoje rozterki i wątpliwości, chce dokonać wielkich czynów, lecz czuje się na to za słaby. Nie znajduje jednak zrozumienia u Laury. Zdruzgotany tym, Odchodzi i chce popełnić samobójstwo. Tymczasem Laura niepokoi się o kordiana, który mimo późnej pory nie powrócił jeszcze do domu. Zastanawia się, czy jej lekceważenie nie zmieniło chłopca. Kolejne wydarzenia dzieją się w 1828 roku. W londyńskim parku kordian podziwia piękno ogrodu. Dozorcy wyjawia sens swej podróży. Chce porównać swoje marzenia o świecie z rzeczywistością. Chce również poznać samego siebie. W parku uświadamia sobie, że w angielskim społeczeństwie wszystko można kupić za pieniądze: krzesło w parku, w parlamencie, czy nawet miejsce pochówku obok grobów królewskich. Z Londynu kordian przenosi się do Dover nad morze. Tam oddaje się lekturze Szekspira, czyta króla Lira i dochodzi do wniosku, że świat stworzony przez literaturę to świat wyidealizowany. Kolejnym krajem, do którego przybywa, są Włochy. Spotyka tam piękną młodą Włoszkę, Violettę. Zakochuje się w niej, lecz jego uczucia szybko zostają ostudzone. Violetta okazuje się kobietą wyrachowaną, która wszystko przelicza na pieniądze. Kordian udaje się do Watykanu. Chce prosić papieża o błogosławieństwo dla Polaków. Jednak papież rozczarowuje go. Mówi mu, że Polska znajduje się w świetnej sytuacji, że dostąpiła łaski dzięki władzy cara. Zirytowany zapowiada, że rzuci klątwę na polski naród, jeśli ten przeciwstawi się carowi. Z Włoch Kordian przenosi się do Szwajcarii, na górę Mont Blanc. Tam czuje się bliżej Boga. Chce działać, odnajduje sens życia, będzie walczył o wolność ojczyzny. Czuje się silny. Na chmurze przybywa do Polski. Tymczasem w Warszawie na placu zamkowym lud oczekuje na przyjście cara. Ma się odbyć jego koronacja na króla Polski. Niektórzy nie są zachwyceni uroczystością, czują ogromną niesprawiedliwość. Są jednak tacy, którzy czują podekscytowanie. Wszystkich natomiast łączy świadomość upokorzenia, jakiego naród polski doznał ze strony Rosji. Następuje akt zaprzysiężenia cara na króla polski. Po uroczystości, tłum udaje się na ucztę przy beczkach wina. Na placu pojawia się nieznajomy człowiek, który zaczyna śpiewać. Jego pieśń zachęca lud do bierności, a patriotów. Do walki. Tymczasem w podziemnych lochach jednego z warszawskich kościołów odbywa się spisek. Znajduje się tam m.in. kordian w randze podchorążego. Spiskowcy muszą zdecydować o zabójstwie cara. Niektórzy z nich są konserwatywni w swych poglądach, dlatego nie zgadzają się na zbrodnie. Kordian jest przeciwnego zdania uważa, że zamach to jedyny sposób na odzyskanie wolności. Przegrywa jednak z konserwatystami. Rozżalony sam postanawia oddać własne życie za ojczyznę i zamordować cara. Udaje się do zamku królewskiego. Kiedy idzie do carskiej sypialni, w jego duszy toczy się walka. Z jednej strony pragnie wolności dla Polski, z drugiej ma świadomość popełnienia zbrodni. Wyrzuty sumienia okazują się na tyle silne, że zmęczony kordian upada zemdlony przed komnatą cara. Stamtąd zostaje przeniesiony do szpitala dla psychicznie chorych. Prowadzi tam rozmowę z doktorem, w rzeczywistości Mefistofelesem. Doktor udowadnia mu, że jego nadzieje to urojenia, niemożliwe do spełnienia. Do szpitala przybywa wielki książę Konstanty, brat cara, który wydaje na Kordiana wyrok śmierci. Egzekucja ma się odbyć na Placu Saskim w Warszawie. Na placu tym odbywa się też parada wojskowa, którą obserwuje car i jego brat. Kiedy zostaje wprowadzony Kordian, książę Konstanty upokarza go obelgami, po czym każe mu przeskoczyć konno ponad żołnierzami trzymającymi broń bagnetami w górę. Kordian dokonuje tego, czym wzbudza sympatię księcia, który daruje mu wolność. Jednak przed Konstantym car skazuje Kordiana na śmierć. W więziennej celi Kordian spowiada się. Zdaje sobie sprawę, że był wybitną jednostką, jest przekonany o słuszności swego postępowania uważa się za narodowego bohatera, żegna się ze swym sługą Grzegorzem, po czym zostaje wyprowadzony na egzekucję, zostanie rozstrzelany. W królewskiej komnacie dochodzi do kłótni cara z bratem. Konstanty przypomina mu, że to on miał być królem. Prosi też o ułaskawienie kordiana. Bracia wypominają sobie wzajemnie wszystkie hańbiące czyny, jakie miały miejsce w carskiej rodzinie. Po groźbie ze strony Konstantego, że użyje polskiego wojska przeciw carowi, ten podpisuje akt ułaskawienia. Tymczasem na placu marsowym Kordian oczekuje na wykonanie wyroku. Najpierw zostaje pozbawiony szlacheckiego tytułu, żołnierze szykują się do egzekucji. Nagle nadjeżdża adjutant, Jeden z obserwatorów stwierdza, że oficer go nie widzi i podniósł w górę rękę.